Boże, dziewczyny, czy wy też po weekendzie, gdzie miałyście odpoczynek, jesteście takie wymordowane? Ja spędziłam 3 dni w Bieszczadach w ten weekend i mimo, że był to świetny czas, naprawdę ekstra wypoczynek i psychiczny, i fizyczny, i w ogóle duchowy, emocjonalny, to czuję się tak umordowana, że potrzebuję teraz wypoczynku po wypoczynku. Dajcie znać, jak wy sobie radzicie po takim właśnie wypoczynkowym czasie. Popijam wodę, bo trzeba się nawadniać, dziewczyny. Często bardzo spotykam się, pracując jako konsultantka Mary Kay, i doradzając kobietom, co fajnego mogą sobie kupić, żeby świetnie ekstra wyglądać i wyglądać na milion właściwie każdego dnia przez 365 dni w roku, to bardzo często właśnie spotykam się ze suchą skórą. Bardzo często jest to właśnie nasza dolegliwość. A suchość skóry jest przyczyną powstawania zmarszczek, dziewczyny. I często kupujemy najlepsze kremy, nie? Potrafimy dać naprawdę dużo pieniędzy, a zapominamy pić po prostu wodę, nie? Ja polecam robić to i to, popijać wodę i używać dobrych kremów. Wtedy jest wszystko w równowadze, wszystko jest dobrze. Witam Was serdecznie, już widzę, że się tutaj zbieramy. Już za chwilkę będę robić makijaż. Będzie to taki zwykły, codzienny makijaż, ale przy użyciu kilku fajnych kosmetyków i przy użyciu fajnych kilku trików będzie efekt wow, więc zapraszam, bądź ze mną. Na końcu będzie efekt wow i przypuszczam, że powiesz wow, jak to jest możliwe, że ona się tak zmieniła, a prawie nic nie zrobiła. Więc jestem ciekawa, czy będziesz miała taką reakcję. Sięgam po moją kosmetyczkę do robienia się na milion. W takiej małej kosmetyczce można zmieścić wszystko, czego potrzebujemy, żeby taki efekt wow uzyskać. Naprawdę nie trzeba mieć ton kosmetyków, naprawdę nie trzeba po prostu biegać po galeriach i kupować wszystkiego i wszędzie. Wystarczy wybrać takich kilka, które dadzą właśnie ten efekt. Jeśli potrzebujesz pomocy w skonfigurowaniu takiego kompletu, takiej kosmetyczki, ja to nazywam komplet do robienia się na milion, to napisz do mnie proszę, jeśli nie masz swojej konsultantki. Ponieważ tych kosmetyków nie znajdziesz w sklepie, więc ja jako konsultantka właśnie pomagam kobietom skonfigurować taką kosmetyczkę. I ponieważ nie ma ich w sklepie, to zapraszam do właśnie konsultantek, tak? W całej Polsce mamy konsultantki Mary Kay. I zawsze to lubię podkreślać, że powinnyśmy się z tego cieszyć i korzystać, ponieważ są kraje, w których nie ma konsultantek Mary Kay i kobiety w tych krajach bardzo często, jak już gdzieś mają szansę poznać te kosmetyki, tak, doświadczyć, czy nawet obejrzeć ten film, chciałyby je mieć. Pozdrawiam Was, dziewczyny, które jesteście za granicami Polski i jesteście w kraju, w którym nie ma konsultantek. Więc my w Polsce doceniajmy, że mamy taką możliwość. Ja używam tych kosmetyków od 7 lat, to było moje odkrycie i każdej kobiecie życzę takiego odkrycia. Że przestajesz właśnie biegać po galerii, przestajesz szukać, próbować, czasem przestajesz właśnie, czasem wiecie, mamy nadzieję, więc jeszcze kupujemy jakieś kolejne i kolejne, a czasem już nawet porzucamy nadzieję, bo myślimy, że już nic się nie da zrobić. Życzę każdej kobiecie takiego odkrycia, takich kosmetyków, takiej jakości, takiego kompletu do robienia się na milion, że będziesz z tego szczęśliwa. Polecam, piszę, polecam Mary Kay. Kto jeszcze do mnie tutaj dołączy? Witam serdecznie, dzień dobry. Więc ja zaczynam. I codziennie używam kremu CC. W tym momencie krem CC to jest połączenie podkładu z fluidu z kremem, więc taka leciutka będzie śmietanka, zaraz zobaczycie. Ja w tym momencie użyję koloru medium to deep. To jest najciemniejszy kolor, bo mnie słońce. Słońce mnie w tych Bieszczadach troszkę tutaj popieściło, więc moja skóra jest ciemniejsza, dlatego ten, myślę, odcień będzie fajny. Zawsze sobie tak na dłoniach nakładam. Kremu CC jest 3 kolory, więc jeśli potrzebujesz pomocy w doborze koloru, wystarczy przysłać do mnie swoje zdjęcie i ja już na podstawie zdjęcia mogę zasugerować, jaki kolor właśnie. Jeśli tu są dziewczyny, które znacie już ten krem, to dajcie znać proszę, jak wam on służy. Ja pozdrawiam wszystkie moje kochane klientki, które są zakochane w tym kremie.
Pozdrawiam wszystkie moje klientki, które właśnie doświadczając jakości na sobie dobrze dobranych kosmetyków, ponawiacie zamówienie. Przed chwileczką, pani Asiu, serdecznie pozdrawiam. Przed chwileczką dostałam właśnie SMS z prośbą o zamówienie. I to są właśnie dowody na to, że nie trzeba nikogo przekonywać i tego absolutnie nie lubię robić, ale lubię pokazywać, inspirować do tego, żeby spróbować na sobie. Bo oczywiście, że każda z nas jakby może też już mieć ulubione swoje kosmetyki. Jeśli tak jest, to jesteś szczęściarą, a jeśli nie masz, to możesz spróbować i nie musisz, myślę, że się też tak zakochiwać jak ja. Nie wiem, jak to będzie u Ciebie, ale myślę, że warto spróbować, czy się nie zakochać. No, i jest nałożony krem CC, niby nic, a jednak buzia wygląda lepiej, dajcie znać. Choć jeszcze do tego lubię polecać i lubię używać kroku drugiego, czyli jedwabistego pudru sypkiego, bo on świetnie koreluje właśnie z tym kremem CC. Jestem taka spowolniona, bo po prostu te Bieszczady trzeba wypocząć po wypoczynku. Czekajcie, gdzie ja tu mam. Tylko sobie wezmę pędzel. Oj, Wiktor dołączył. I krok drugi polega właśnie na dołożeniu takim pędzlem o jedwabistego pudru sypkiego. Usypuję troszeczkę na wieczko. Takimi ruchami. Dobrze jest zdmuchnąć nadmiar, tego nie trzeba dużo. I sobie wyrównam jeszcze bardziej koloryt. Kiedyś nie lubiłam się malować, bo jeszcze 7 lat temu borykałam się bardzo z moimi pękającymi naczynkami, z wybuchami czerwoności na policzkach. I w każdym makijażu czułam się jak zabetonowana, zamurowana, więc robiłam to tylko wtedy, kiedy musiałam gdzieś tam według mojego przekonania. Na co dzień się nie malowałam, bo właśnie nie lubiłam tego uczucia, jakbym była brudna, jakby mnie piekło pod spodem, nie? Że jestem taka ściągnięta, zamurowana, zabetonowana. Nie znałam wtedy jakości właśnie kosmetyków Mary Kay, ale spotkałam konsultantkę, która wyglądała jak milion dolarów. Ja to tak często powtarzam, to jest takie niesamowite, dziewczyny. Ja wyglądałam jak zmokła kura, mimo że byłam młodsza. Tu piekące policzki, tu bez żadnego nawet kremu CC, a ona jak milion dolarów, chociaż starsza ode mnie. Błyszczyk na ustach, piękny, kreseczka na oku, wytuszowane rzęsy, różyk na policzku. Cały czas naturalnie, nie była jakoś mocno pomalowana, ale wyglądała jak milion dolarów. I spytałam jej, jak to jest możliwe, że to był upał, że ona tak pięknie wygląda. Ona mi odpowiedziała, że jest konsultantką Mary Kay i używa kosmetyków od iluś tam wtedy lat. Tak się zainspirowałam i kupiłam parę kosmetyków od niej, ale nie kupiłam programu pielęgnacyjnego. Program pielęgnacyjny to jest coś, na czym właśnie Mary Kay głównie pracuje. Bo Mary Kay jest firmą, która stawia przede wszystkim na pielęgnację. Czyli żeby kobieta miała piękną skórę, a potem właśnie dzięki lekkiemu makijażowi wygląda jak milion dolarów. Co to za puder był, pisze Justynka. Justynko, to jest jedwabisty puder sypki Mary Kay. Ja używam w kolorze Light Beige. Nie? Fajny jest efekt. I on świetnie, lubię właśnie polecać te dwa produkty w parze, bo on świetnie koreluje z kremem CC czy z podkładem. Ja pod spodem właśnie użyłam kremu CC, on ma taką funkcję rozświetlania też buzi, odbijać pięknie światło. A jak przysypię troszeczkę tym jedwabistym pudrem sypkim, to taka jest zrównoważona ta skóra. Dobra. Jak macie jakieś pytanie w trakcie, dziewczyny, to oczywiście zachęcam. Ja sobie tu będę teraz kontynuować, czyli pomaluję moje brewki. Precyzyjną kredką do brwi. Precyzyjna, bo taka bardzo cieniusieńka, prawie jej nie widać. Przez to i mięciutka. I przez to ona właśnie
precyzyjnie jakby uzupełnia, imituje włoski, bo ja mam akurat takie bardzo jakieś wyjałowione. A lubię, kiedy efekt jest naturalny, no ale oczywiście trzeba troszkę tutaj kształt jakiś nadać, więc ta kredka mi świetnie do tego służy. Zresztą zaraz możecie zobaczyć. O. Nie, już jest lepiej. Ja bardzo lubię, żeby makijaż był naturalny. Nie lubię takiego przemalowywania. Chociaż oczywiście podziwiam wszystkie kobiety, przepięknie wyglądacie w tych super ekstra profesjonalnych makijażach. Ale myślę, dla mnie po prostu tak na co dzień najważniejsze jest, żeby w każdego dnia jakoś tak fajnie, naturalnie wyglądać. No bo ileż mamy czasu na takie wielkie makijaże, nie? I ileż mamy tych okazji. Chociaż dzisiaj to już chyba codzienność. O. Ciach. I zrobione. Co jest ważne przy używaniu... O, Wiktor, podoba Ci się, jak miło. Co jest ważne przy używaniu tej kredki, wszystkie z Was, które macie dziewczyny albo będziecie mieć, bo sobie po nie sięgniecie, nazywa się precyzyjna kredka do oczu, do brwi, to jest ważne, żeby jej nie przyciskać, nie naciskać. Tutaj niczym się nie siłujemy, nie? Ani przy nakładaniu kremu CC, ani pudru, ani przy używaniu kredki do brwi nie siłujemy się. To ma być przyjemność, to ma być głaskanie się, to ma być dopieszczanie się z miłością do siebie. I fajne jest to, myślę, dajcie znać, jak Wam się to podoba, bo ja sobie tak właśnie myślę, że fajne jest to w Mary Kay, że kupując kosmetyk, tak, kupując dany kosmetyk, jest też wiadomo, jak go używać, no bo dana konsultantka albo wytłumaczy, albo się nagrywa sobie takie filmiki, jak ja tutaj, i możesz, będąc klientką, widzieć również stosowanie tego kosmetyku, jak to robić, bo czasami bywa tak, że idziemy do galerii, gdzieś tam obkupimy się, nie, jakieś różne, mamy zrywy, obkupujemy się, żeby coś tam przy sobie fajnego zrobić, no ale nie do końca, no wiadomo, że na instrukcji pisze na przykład, ile trzymać maseczkę, ale na przykład przy różu, no już jak nie umiesz, no to gdzieś tam położysz ten róż. Natomiast tutaj właśnie konsultantki swoją pracę wykonują w ten sposób, że pokazujemy stosowanie, jak co używać. Zaraz zresztą też zobaczycie właśnie też różyk. Ja w tym momencie nałożyłam bazę na powieki i to jest moje odkrycie. To jest moje totalne odkrycie, ponieważ kiedyś myślałam, że baza na powieki to tylko na wesele, od czasu do czasu, raz w roku albo na Sylwestra. Natomiast teraz używam jej codziennie. Może dlatego, że już mam 46 lat i moja powieka, no taka pięta, dyplomatycznie mówiąc i delikatnie, stała się taka wiotka bardziej i, no i mam opadającą, nie? Czyli jest jej dużo. A po bazie czuję, że jest takie fajniejsze zliftingowanie jakby. Więc wpływa nie tylko na utrzymywanie się cieni, zaraz będę nakładać, ale także na właśnie napięcie tej powieki. Co teraz? I też myślę, że warto, żebym zwróciła uwagę, dziewczyny, które już macie bazę albo będziecie mieć, widziałyście, jak malutko nałożyłam. To jest dosłownie kropeleńka, potem łączymy na paluszkach, nie? Żeby było na dwóch palcach, serdecznych, tych od diamentów, i wklepujemy. Ważne jest, żeby wklepać nie tylko tutaj na ruchomą powiekę, ale prawie, że pod łuk brwiowy. Nie? To tak fajnie wpływa potem na efekt. Bo jak cienie nakładamy troszkę wyżej niż na ruchomą powiekę, no to ważne jest, żeby ta baza na tej płaszczyźnie powyżej też była. Sięgam sobie tu cały czas do zestawu pędzli, bo ja bardzo lubię polecać, bo używam codziennie, raz kupiony, właśnie używam codziennie zestaw 5 profesjonalnych pędzli. Tu jest 5 pędzli do robienia się na milion i nawet jeśli się nie umie, to one są tak zrobione, że nam zawsze wychodzi, zresztą zaraz zobaczycie, że nic tu wielkiego nie zrobię, a będzie ładnie. To jest pędzel do nakładania cieni. Zawsze takiego cielistego cienia używam. Ja mam cienie zamknięte w takiej paletce. Ta paletka normalnie w katalogu jest pusta, do niej się wkłada, co się tam chce. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w ustaleniu
co w tej paletce się powinno znaleźć, to też zapraszam do kontaktu. I dziewczyny, uwielbiam takie momenty w mojej pracy, gdy na przykład kobieta kobiecie, koleżanka koleżance tak organizuje prezent na przykład urodzinowy, jak ostatnio dziewczyny. Pozdrawiam panią Iwonkę i Krystynę. Jedna drugiej, to jest po prostu coś pięknego, jedna drugiej sprawiła prezent urodzinowy i to właśnie była taka paletka dobrana dla pani Krystyny, od pani Iwonki. I to jest takie fajne, kiedy my kobiety tak lubimy się wspierać, lubimy sobie dawać radość, robić radość, takie niespodzianki, nie? I też właśnie na taką jakość stawiamy, nie? No, dobra, więc nałożyłam cięcie listy, to jest niby nic, ale on ma znaczenie dla kolejnego, tylko nie wiem, albo dobra, albo nie, albo tak, albo nie. A zrobię dzisiaj dla odmiany, dziewczyny, że nałożę sobie po prostu róż na powiekę. Zobaczycie, jak fajnie też to wygląda, że te kosmetyki mają sobie coś takiego, że są wielofunkcyjne. Więc wklepuję właśnie różyk. Co wy na to? Fajnie takie jest świeżość na oku, nie? Jak wy to oceniacie? Świeżość na oku. Zaraz to też przetrę, więc będzie fajnie. O, pięknie pisze Wiktor. Cieszę się, że ci się podoba. Teraz mam taki jeszcze jeden cień, który jest rozświetlający, ma takie drobinki, więc sobie na połączeniu tutaj wklepię. To nie będzie jakoś bardzo widoczny makijaż, bardzo mocny, ale w całokształcie będzie to wpływało na mój wygląd. Ja zresztą już widzicie, jak się staje coraz to ładniejsza. Sięgnę sobie tylko po taki pędzel, taki, bo nim świetnie się przesuwa cienie. O, po prostu przesuwam je. Dlatego, że wcześniej nałożyłam bazę i wcześniej nałożyłam też właśnie ten cięcie listy, który, jak mówiłam, wydaje się, że jest bez znaczenia, bo go nie widać, a jego znaczenie właśnie jest takie, że po nim się świetnie przesuwają kolejne cienie i nie muszę się znów narobić. Każdy z nas kocha się nie narobić, a zrobić, nie? Ja kocham się. Kiedyś miałam takie wątpliwości, czy to jest dobre, że tak myślę, że tak nie lubię się narobić, ale zrobić. Chociaż lubię pracować i bardzo, bardzo lubię pracować i mieć satysfakcję z tego, że moja praca wnosi dobro w życie innych. I bywa, że naprawdę dużo pracuję. Ale są takie momenty, w których szukam możliwości, jakby to zrobić najsprytniej, nie? Najfajniej. I miałam wątpliwości, czy to jest dobre. I taka koleżanka, bardzo ją doceniam, szanuję i kocham, powiedziała mi, że największe wynalazki właśnie z tego powstają. Że ktoś szukał sposobu, jakby to coś zrobić, nie? Więc mnie uspokoiła. Dziewczyny, teraz sobie pewnie nałożę, myślę sobie, że może taką turkusową albo... A dobrze, turkusową. Turkusową konturówkę. I to jest moja ulubiona technika. Niektóre dziewczyny się ze mnie śmieją, że to jest technika pod tytułem kredka wokół. I ciągle mówią, jak ty to robisz? A no po prostu. Tutaj znowu się nie trzeba narobić, żeby zrobić. Bo technika polega na tym, że sobie po linii rzęs, po prostu lekko smyrnęłam tą konturówką. Nie muszę się tutaj narobić, bo ona jest mięciutka, więc łatwo się nakłada. I jej fenomen polega na tym i łatwość stosowania
że w pierwszej minucie jest jeszcze miękka po nałożeniu i można sobie rozetrzeć, więc nie trzeba się siłować, żeby było równo, nierówno, stać się przed tym lusterkiem. A później po prostu już po tej pierwszej minucie ona zastyga, czyli jest bardzo trwała. I teraz drugi ruch. Ja za chwilkę zrobię przybliżenie ekranu, więc będzie wszystko bliżej, bardziej widać. I drugi ruch to jest zrobienie tego samego u góry, tylko już po całej długości rzęs. Bo na dole widziałyście, że nałożyłam sobie tylko taki odcinek krótki. I dlatego właśnie mówią, że to kredka wokół jest. Dobra. No i mój pędzelek do rozcierania oczywiście. Coraz lepiej, nie? Popatrzcie. O, jak fajnie. Jakie wy macie swoje sposoby, dziewczyny, żeby zrobić makijaż i się nie narobić? Zrobić się na milion, ale się nie narobić. Dajcie znać, proszę. Każda z nas ma swoje już tam wypracowane na pewno metody. Pisze wiewiórka, kredeczki są super. O, czyli znasz, kochana. Fajnie. O, i przeczesuję sobie zawsze rzęski. Fajne jesteście, dziewczyny. Uwielbiam z wami rozmawiać. I mój kochany tusz. Kto zna? A, kto zna ten tusz? Ja go dosłownie uwielbiam. Nie wiem, po prostu. Niby jest taki niepozorny, no bo ma malutką szczoteczkę. A ona tak uchwyca te rzęski. W Bieszczadach też go właśnie miałam. I nie wiem, no mimo upału, mimo wiatru, bo byliśmy na statku. No, mimo tych wszystkich tam doświadczeń, cały czas był na rzęsach, niewzruszony. Co to za kredki były? Ewcia, to były kredki z Mary Kay. Ja wam może tutaj wkleję link do strony, żebyście sobie mogły poczytać. Oj. Jak człowiek chce szybko, to... O, jest. Weszło? Weszło. To jest strona, na której można sobie... Dorotka Wiewiórka, czyli... mój Boże, Ewcia! Nie wiedziałam, że ty jesteś... Tu się tak nazywasz, Wiewiórka. Ewcia. No tak to bywa, że tutaj każdy może mieć jakiś nick. Fajne są niki, bardzo, bardzo fajne, bo też taki dystans, nie? Zabawa się z tego robi. No, ale jak nie ma nazwiska, no to nawet nasi znajomi może nie wiedzą, że to my. Ale pani ładna pisze. Gawlik. Nadia, Nadia, o. Dziękuję, kochana. No, mam 46 lat, więc no jakoś tam lubię właśnie tak jak kobiety, użyję takiego określenia, godnie wchodzimy w każdy wiek, nie? Godnie, czyli nie na siłę się odmładzać, nie na siłę się jakoś tam przemalowywać, z szacunkiem do siebie i swojego wieku, ale jednak właśnie fajnie, z miłością o siebie dbać, używać najlepszych kosmetyków. Takich, które dają rezultaty. Takich, które fajnie się nakładają, dają radość tego obcowania z nimi. To jest takie fajne. Coś tu mi nie wyszło, pobałaganiłam trochę te rzęsy. Ale zawsze i tak ostatecznie na końcu fajnie wychodzi. Co to za tusz? To jest tusz Mary Kay. Fanorama się nazywa. Fanorama, dziewczyny.
Justynka pisze, że lubi rzęsy bardziej wytuszowane. Jeśli lubisz bardziej wytuszowane, kochana, to polecam Tobie ten tusz. To są dwa, które ja uwielbiam używać. Ten daje efekt takich firanek jeszcze bardziej. Nie, takie mocniejsze, nawet takie napigmentowanie kolorystyczne jest chyba większe. Może go jutro użyję, żeby też dla odmiany było. Lubię... Jaki podkład? Dostałam pytanie. Krem CC z Mary Kay. Można zobaczyć go pod tym linkiem, który dodałam w komentarzu, dziewczyny. Co teraz? Co teraz? Co teraz będzie? Co teraz będzie? Przecież nie mamy jeszcze policzka, więc teraz będzie policzek. I to będzie policzek wow. To jest moje odkrycie. I jak każdej kobiecie, jak szalona polecam. Naprawdę. To od serca totalnie, dziewczyny. Taki pędzel jest w Mary Kay, właśnie w tym zestawie pędzli. O. Tu sobie nakładam na jego, o, tę część. Nakładam sobie bronzer. On ma kształt taki właśnie już dostosowany do naszej twarzy, więc jest to pędzel do policzka po prostu. Tutaj sobie nakładam na szczyt puder rozświetlający. Razem ze sobą to łączę. I zobaczycie, jaki fajny policzek wyjdzie. Troszkę takie tutaj o, takie V, żeby to nie była tylko kreska, tylko takie V, o nie, tak po skrojach. A w ogóle najlepiej to taką trójkę robić. Tu, tu, tu i tu. Tu, tu, tu i tu. Tu. Wracam i tak. To są właśnie takie małe rzeczy, które wpływają na duży efekt. Też na przykład, co ja odkryłam, to dopiero wiecie, się odkrywa na sobie, albo jak się wcześniej usłyszy od kogoś, no to jest szybciej i łatwiej. Ja właśnie odkryłam, że czasami mamy tendencję do malowania tak w dół, nie? Albo że samą kreskę i tak nisko to ciągniemy. Wtedy buzia się robi taka o, nawet starsza wręcz czasami. A jeśli kierujemy to tak troszkę ciut wyżej, nawet takim leciutkim łuczkiem, to nam, ten policzek nam się tak unosi i ta buzia jest, podnosi się owal twarzy. Czemu rozświetlasz na żuchwę? Wiesz co, tam na pędzlu już praktycznie nie ma tego rozświetlacza, więc to nie to, że rozświetlasz na żuchwę, tylko wykonując taką trójkę unikamy ryzyka, że właśnie jest placek na policzku, jest plama na policzku i że ten policzek jest tylko tu taką kreską, tylko chodzi o to, że wszystko jest tak ze sobą bardzo połączone i zacierają się granice, gdzie się jeden kosmetyk zaczyna, a drugi kończy, nie? I to jest takie fajne, bo wtedy właśnie jest się pomalowaną, ale jakby się nie miało makijażu, nie? No popatrzcie, ja jestem pomalowana praktycznie, już zaraz jeszcze tylko błyszczyk, jeszcze tylko różyk, ale no nie jest to takie, że ja wiadomo, że ja tutaj mam róż, nie? Że wiadomo, że tu mam rozświetlacz. Nie, nie wiadomo. On robi robotę swoją, tak? On odbija światło, on podnosi owal twarzy, on uwypukla policzek, on napina, tak? Ale nie widać, że jest nałożony. I to jest magia. Na sam środek tego pędzla troszeczkę różyku. Cześć Joasia. O, fajnie, że jesteście dziewczyny. Ja taka jestem dzisiaj powolna. Takie slow. Jakbym nagrywała w spowolnionym tempie. I sięgam po taki puchacz na koniec. Właśnie ten puchacz jeszcze bardziej robi to, o czym wspomniałam. Że nie widać, że ten kosmetyk jest tu czy tam. Dobra. I usta, dziewczyny. Mam przed sobą błyszczyki. Bo się zaczął sezon letni, a w sezonie letnim bardzo lubię błyszczyki, tylko mam jakoś tak dziwnie się stało, że tylko dwa przed sobą, bo gdzieś pogubiłam. Różowy, który byście chciały zobaczyć? Różowy i niut. Obiecałam, że zrobię przybliżenie. O, widzicie? To jest właśnie to. Nie widać, gdzie jest cień na powiece, nie? On tam jest. On tam pracuje, on tam odbija światło, nie? Ale popatrzcie, na policzku też, nie? Chodzi o to, żeby się to właśnie... Ruszam się, żeby było widać, jaka jest fajna gra światła. Różowy! Kobiety kochają różowy. No dobra, namówiłyście mnie. Różowy.
Ma taki bardzo fajny aplikator, którym bardzo fajnie sobie można powiększyć usta. Aha, zanim go nałożę jeszcze, to jeszcze zrobię coś fajnego, co bardzo lubię. Bardzo lubię i polecam wszystkim moim klientkom. Widzicie? Co się dzieje? Co się dzieje? Podniosły się usta, uniosły się. One się stały większe jakby od razu. No i jak do tego dodam błyszczyk, czy jakbym nałożyła szminkę, to fajne są takie, jakby były wręcz powiększone i soczyste. Dzieje się, nie? Pink Fusion się nazywa. Zaraz odpowiem na pytanie. Boże, jakie mam usta piękne. A czemu tylko nie na łuk ten rozświetlacz? A kupidyna, tak? Tutaj? O to tobie chodzi? To właściwie tu. I troszeczkę na łuk i troszeczkę pod. Dlatego takim dużym pędzlem to robię. Bo sobie smyram po ustach i wtedy się troszkę nakłada na łuk i troszkę pod spód. Nie? Cudo piszecie, jeszcze jakie poruszenie od razu. Patrzcie, nic tak nie pobudza kobiet jak błyszczyk, jak szminka. Nic tak nie pobudza kobiet z rana. Dziewczyny, ja nie wiem, która jest godzina. O, 9 już. Więc tak to wygląda. Już też przybliżam, żebyście zobaczyły tę szminkę w bliższej tutaj perspektywie. Tak to. Tak ona się zachowuje na ustach. Sposób nakładania bardzo łatwy, bo precyzyjny bardzo jest aplikator. Już przepraszam, że tak się tu zachowuje. O, ale już jest dobrze. Okej, okay, dobra. Dajcie znać, jak tam wasze wrażenia. Jest milion? dziękuję, że jesteście. Wszystko, czego użyłam, pochodzi z marki Mary Kay, jest marki Mary Kay. Wszystko, czego użyłam, możecie zobaczyć w linku, który też udostępniłam w komentarzu i też ten link do strony jest na moim profilu. Więc zaglądajcie tam, bądźcie ciekawe, co jest w zakładkach. Jest też zakładka Dołącz do nas, czyli zostań konsultantką, jeśli masz na to ochotę, jeśli lubisz kosmetyki, kochasz się nimi bawić, kochasz je poznawać, kochasz stosować to też. Jeśli nie wiecie, co to jest 5-krokowa świadoma pielęgnacja, o której wspominałam, ten program, którego nie kupiłam od konsultantki, chociaż mi go proponowała, że na moją skórę, właśnie, że moją skórę wyleczy. Nie kupiłam go za pierwszym razem, bo miałam w sobie przekonanie, że nie może mi pomóc, skoro nie pomaga mi nic kupowane w aptece. Ale dostałam drugą szansę i wtedy kupiłam. I od tej pory, jak szalona, polecam dziewczyny nie tylko kosmetyki do makijażu, ale także 5-krokową, świadomą pielęgnację, bo to jest coś, co wyrównuje procesy w skórze, bo wszystkie odstępstwa, zmarszczki, suchość skóry, wyświecanie się skóry, pękające naczynka, to jest wszystko efekt tego, że procesy w skórze są zaburzone. Czyli znaczy, że skóra czegoś nie dostaje, co potrzebuje. No, więc polecam też 5-krokową świadomą pielęgnację. Jeśli nie wiesz co, to słyszysz po raz pierwszy, napisz do mnie, koniecznie prześlę ci informacje. Cudów niepojętych, uciekam na mój kanał na YouTubie, bo tam też włączam się każdego dnia o 9 z treściami motywacyjnymi, które bardzo, bardzo lubię, książki rozwojowe, uwielbiam. To zapraszam też, jak macie chęć. Pa, dobrego dnia. Dzięki, że jesteście.